To był bardzo spontaniczny pomysł. W 2005 roku udało mi się pisać pieruch postny na Krajową Listę Produktów Tradycyjnych. Jest to potrawa, którą robią właściwie prawie wszystkie gospodynie w Starych Kolniach. I no, kolejny etap, dożynki wiejskie przed nami, żeby je odróżnić po prostu od innych dożynek, wymyśliliśmy, że gdyby atrakcją tych dożynek będzie konkurs kulinarny, pierogi na różne sposoby i przy okazji święto pieroga. Są nawet pierogi z kaszy gryczanej, z nadzieniem z bryndzy, więc zupełnie inne klimaty. Oprócz tego były pierożki i na słodko, i na zimno, i z mięsem. Jedne z pierogów to były pierogi z kaczki pieczonej, co już w ogóle no, dla mnie trochę dziwne coś, ale rzeczywiście były bardzo smaczne. Było 16 rodzajów pierogów w konkursie. Komisja w tej chwili siedzi, obraduje, wybierają te najlepsze, przydzielają nagrody, miejsca. Więc myślę, że za chwilkę pójdą pierożki do degustacji dla publiczności, bo sołtys ufundował nagrodę publiczności, którą też będziemy wręczać dzisiaj osobie, która zwycięży w tej kategorii. Więc ja myślę, że warto jednak spróbować swój sił jeszcze raz. Jak sołtys wręczył nagrodę, to ja puszczę fantazji. Najlepszy pieróg to jest taki pieróg, który ma co najmniej 25 lat tradycji. To jest właśnie takie odzwierciedlenie jak gdyby całego domu, smaku, rodziny w tym jednym pierogu. To panie, godziny czeka teraz.